Я króciutko, 15 minut. Chciałabym zadać takie pytanie. Czy jak modliliśmy się w zeszłym tygodniu przeciwko duchom religijnym, przeciwko wpływowi ducha nieważnego i ducha baptystycznego, czy ktoś został uwolniony od demonów? Jedna ręka. Brawo. Bartka. Poproszę Cię, żebyś w przyszłym tygodniu złożyła świadectwo, ok? To jest w ogóle bardzo ważne. Coś Wam powiem. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Jesteśmy żywym kościołem, ale nie jesteśmy wolni od religii. To nie jest tak, że kiedy jesteśmy tutaj na spotkaniu i słuchamy Bożego Słowa, to religia nas nie dotyka. Religia musi wyjść z nas. To jest mega ważny temat. Ja jeszcze raz przypomnę to, co powiedziałam kiedyś. Chciałabym ten standard na nowo ustanowić. Mówmy o sobie. Błagam Was. Mówmy o sobie. Nie nauczajmy się, kiedy pierwsze Twoje wyjście tutaj za tą gazetnicę, to było wyjście i złożyłeś świadectwo o Nowym Narodzeniu, to jest to początek. Dalej masz kontynuować swoje życie wzrostowe. My nie jesteśmy, słuchajcie, religijnym kościołem. My teraz byliśmy grupą ludzi z naszego kościoła na religijnym spotkaniu. Nienawidzę takiego spotkania. Byłam kiedyś w religijnym zborze. Rozumiecie? I podjęłam decyzję, że wychodzę z bram religii. Primo. Dwa. Nigdy nie będę jej szerzyła. Nigdy nie będę szerzyła religii. Będę mówiła zawsze prawdę i tylko prawdę i tylko prawdę. I chciałabym z tego miejsca powiedzieć to jeszcze raz. Mówmy na miłość boską o sobie. Świat tego potrzebuje. Ludzie Cię potrzebują. Kochaj mnie sobą. My z Arturem już powiedzieliśmy wszystko o sobie. Rozumiecie? Ale z uwagi na to, że chodzimy z Chrystusem, ja mam cały czas coś do opowiedzenia. Ja mam wciąż żywe świadectwo. Ja mam wciąż żywe poselstwo. Zobaczcie, nie mam Biblii. Byliśmy teraz na spotkaniu. Podzieliliśmy się na tym spotkaniu pastorskim na grupy. I akurat ze mną w grupie siedział człowiek, który jest jakimś tam dyrektorem zacnej szkoły. I trzymał kluczowo Biblię zagunkowaną grubą gumką. I mówiliśmy na temat przywództwa. Zdrowia w przywództwie. Ja oczywiście dzieliłam się życiem. Mówiłam o mnie i o moim mężu. A on kurczowo trzymał Biblię, ręce mu się trzęsły tak, jakby miał Parkinsona, otwierał tą Biblię i mówi, jest napisane. Ja mówię, a ja ci powiadam. Rozumiecie? Jest napisane, a ja ci powiadam. My nie potrzebujemy Biblię sobie czytać. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Co wam dzisiaj powiem o sobie? Coś wam powiem. Wczoraj na spotkaniu zacna nasza siostra z Krakowa miała widzenie. Kiedy na naszym krótkim uwielbieniu modliliśmy się, znów, ponieważ ja uważam, że my musimy ten temat przejść. My tu wszyscy, tak jak przychodzimy, jesteśmy i członkami, i sympatykami Kościoła Mocy, musicie być wolni od religii. Religia musi z was wyjść. Jak Beatka wam złoży świadectwo, to dopiero zobaczycie, co to... Bo każdy myśli, że jest wolny, dopóki nie poruszy pewnych rzeczy. To jest kwestia powiedzenia. Rozumiecie? I my się wczoraj modlimy, tutaj, mamy jakiś czas uwielbienie i ja na nowo podnoszę temat, tak, duchów związanych z zielonoświątkowym ruchem i z ruchem baptystycznym. Rozumiecie? Na sali jest ogólnie niemiło. Niemiło. Czemu się znowu ona czepia? Czemu znowu mówi o tych baptystycznych diabłach i zielonoświątkowych? To jest mega ważne. Inaczej nauczanie apostolskie, ono nie ma się jak ułożyć w nas.
Ewa ma wizję. Dopóki sobie śpiewaliście, to Jezus siedział ładnie ubrany w kapciuszkach, w domowym ubranku i czytał gazetę. Wow! Szok! Kiedy powiedziałaś, że modlicie się przeciwko tym wszystkim rzeczom, o których powiedziałam, natychmiast Jezus odłożył gazetę, zdjął kapciuchy, rozebrał się i był gotowy do walki. Rozumiecie? I teraz jest pytanie. O czym ze mną rozmawia Bóg? O tym, o czym ja chcę z Nim rozmawiać. Bóg ci nigdy na pewne pytania nie odpowie, jeśli Mu nie zadasz pytania. Jeśli nie zadasz tego pytania, czy jestem zdemonizowany, to nie dostaniesz odpowiedzi. Wpierw trzeba zadać to pytanie. Rozumiecie? Ja w ogóle uważam, że w Kościele nie działa forma nacisku. Przykładem jest dla nas Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, tak jak wczoraj słyszeliśmy na szkole, nasz arcypasterz dał nam przykład głębokiego szukania, głębokiego kopania. Rozumiecie? To jest wizerunek tego, że my się mamy zmieniać na czyj obraz? Na obraz Boga. Kiedyś dostałam od Boga takie słowo, nie naciskaj na ludzi, jeśli chodzi o pokutę. Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że przeprosić nie może tylko ktoś, kto czuje się winny. Kiedy ty naciskasz człowieka, żeby on pokutował, to on za groma się nie umie bronić. Rozumiesz? Wprowadzasz go w tak zwaną atmosferę, tak? W taką przestrzeń, w której on sobie po prostu nie radzi. On sobie nie radzi. Nie działa nacisk, rozumiecie? Tak jak wszyscy tutaj jesteśmy, musimy szukać Boga. Co mnie zmienia? W ogóle personalna, moja modlitwa. To mnie zmienia. Gdzie słyszę o sobie? Na modlitwie. Czy mnie zmienia owo nabożeństwo? Cieszę się, że jestem z rodziną. Ale to mnie nie zmienia. Zmienia mnie, kiedy spotykam się z moim Bogiem twarzą w twarz. To mnie zmienia. Wtedy On mi pokazuje moje rany, moje deficyty. Rozumiecie? Przecież nie jesteśmy od tego wolni. Czemu nie składacie świadectw? Pytanie. Chodzimy z Bogiem? Chodzimy z Bogiem. Coś wam powiem. 2 lata temu umarła moja mama. 1 listopada. Minęło teraz 2 lata. Jak zmarła moja mama. I wiecie, bo składałam wam świadectwo, że rozprawiłam się ze smutkiem. Tydzień po śmierci mojej mamy prowadziłam konferencję dla kobiet. I naprawdę nie czułam smutku. Autentycznie nie czułam smutku. Służę Bogu tak, jak służyłam. Ale mija sobie ten czas 2 lat. I coś wam powiem o podświadomości. Załatwiłam sprawę, okazało się, bardzo króciutko. Nie załatwiłam tej sprawy głęboko. Załatwiłam tą sprawę bardzo krótko. U nas w mieście jest taki objazd i ja jadąc czy do mechanika samochodowego, czy na myjnię, niestety muszę przejechać koło cmentarza. I co koło tego cmentarza przejeżdżam, to płaczę. Wiem tylko o tym ja i Duch Święty. Rozumiecie? Nie dominuje to mojego życia. Dalej służę. Mijam cmentarz, rozumiecie? I w ogóle przestaję płakać i tak dalej. Ale teraz w tą środę, na modlitwie, kiedy Artur się modlił, ja stałam tutaj z przodu i zaczęłam strasznie płakać. I ja już, wiecie o co chodzi, bo ja rozpoznałam w ogóle poddanie. Poddanie się Duchowi Świętemu. Kiedy On do mnie mówi, to ja w ogóle nastawiam uszy. Ja już wiem, że coś się będzie ze mną działo. I w ogóle wiem, że będę upełniała. Rozumiecie? Już wiem, że coś się będzie ze mną działo. W ogóle stoję tutaj i po prostu zaczynam płakać. Zaczynam płakać tak, że w ogóle mówię, muszę wypłakać ostatnie łzy, ostatni smutek i ostatni żal za moją mamą. Rozumiecie? I to było głęboko w mojej podświadomości. Ja na pułapie świadomości, tak?
w ogóle ja się rozprawiłam ze smutkiem, to mnie nie zdominowało i tak dalej, ale gdzieś w głębi mnie, w najgłębszej mojej istocie był smutek i tęsknota za moją mamą. I teraz coś wam powiem. Jeśli nie zaczęłabym z Duchem Świętym współpracować w tym temacie, to to coś podniosłoby swój ryj w najmniej odpowiednim momencie. Ja już w ogóle zdaję sobie z tego sprawę. Rozumiecie? Ponieważ rzecz, która została mi pokazana i jak ona nie jest załatwiona, to ja w ogóle wiem, jak to działa. Jeśli Duch Święty pokazuje ci tematy, na których powinieneś pracować, a nie pracujesz, to w ogóle to jest coraz słabsze. On przychodzi raz, pokazuje obraz. Pracuj na tym obrazie, ponieważ kolejne rzeczy będą coraz słabsze i coraz słabsze. Rozumiecie? To nie jest tak. Ludziom się wydaje, że w ogóle Bóg to ma jakiegoś zajoba i lata w ogóle za człowiekiem. Ach, będę za nim latał, ciągle tam coś będę w niego wlewał. Nie. On szuka naczynia. On szuka naczynia. Człowiek to brzmi dumnie, w trumnie, jak Artur mówi, tak? Musimy zrozumieć tą zasadę, że kiedy przychodzimy do Boga, kiedy On pokazuje nam nasze rany, nasze deficyty, to naszym obowiązkiem jest na tych deficytach pracować. I ja tutaj w tą środę, na tej modlitwie zostałam uwolniona. Zostałam uwolniona z resztek, rozumiecie, z resztek żalu. Prawidłowe wyznanie. Chodzę w świętości. Jestem córką króla. Rozumiecie? Okazuje się, że bardzo płytko rozprawiłam się z tym tematem. I w ogóle wiecie, o co chodzi? Mówmy o sobie. To jest bardzo ważne. Kochajmy się w taki sposób. Powiedziałam wam kiedyś to słowo. W ogóle szerzmy królestwo przez mówienie o sobie. Ten kościół to jest kościół, który ma wytyczyć nową kulturę. Nową kulturę mówienia i wierzenia. My nie jesteśmy tutaj po to, aby odpalić kolejne religijne miejsce. To jest bardzo łatwo zrobić. Tak jak kiedyś powiedziałam, bardzo łatwo jest powołać służbę jakąś w ciele. Rozumiecie? To jest mega w ogóle, bardzo prosto. Przychodzi człowiek, w ogóle chce założyć kościół, idź, niech ci Bóg błogosławi, załóż kościół. To jest najprostsze, co w ogóle tylko może być, rozumiecie? Ale nasze poddawanie się Bogu, tak, nie jest łatwe. To nie jest łatwe, ponieważ dusza nie chce się temu Bogu poddawać. Jeszcze raz powiem, forma nacisku nie działa. Ty musisz osobiście szukać Jezusa. Osobiście musisz szukać Jezusa. Ty musisz wiedzieć, co Jezus w ogóle do ciebie mówi. Rozumiecie? Mnie to zmienia. Mnie zmienia spotkanie z moim Bogiem. Kiedy ja się modlę, rozumiecie? To mnie zmienia. Kiedy na przykład widzę, ja wiecie z mojego świadectwa i z mojego życia, że ja tak naprawdę miałam bardzo długi okres w moim życiu, że mieliśmy rozjazd z Arturem. Artur do mnie mówił o kole, a ja widziałam kwadrat. Rozumiecie, byłam pokrzywiona w ogóle w mojej duszy. Wszystko było gdzieś tam we mnie pokrzywione, tak? I teraz się okazuje w ogóle, że wiecie, ja przychodzę do Boga, ja nie chcę tego. Ja tego nie chcę, to jest jakieś, w ogóle mam w sobie jakiś element nieposłuszeństwa. W ogóle nie pasują mi jego rządy w domu. Rozumiecie? Budzi się we mnie jakiś humanizm, jakaś religia. Jak tak można dzieci wychowywać? To jest nienormalne. Rozumiecie? On do mnie mówi, to humanizm, to religia. To nie jest prawdziwe życie. Musisz pobudować z takich rzeczy. I teraz wiecie, o co chodzi. I ja w ogóle w szczerości swojej na kolana w imię Ojca i Syna i w ogóle przepraszam Boga. Ale o co chodzi? Nie zmieniam się dalej. I pomodliłam się kiedyś taką modlitwą. Boże, pokaż mi w duchowej rzeczywistości, czym jest moje nieposłuszeństwo. Kiedy masz problem z nieposłuszeństwem, kiedy masz problem z takimi rzeczami, tak? Pomóż się taką modlitwą. Niech Duch Święty pokaże Tobie, co to znaczy w duchowej rzeczywistości, że jesteś nieposłuszny. Kocham Jezusa. Kiedy mi pokazał te rzeczy, natychmiast się od nich odwracam. Rozumiecie? Natychmiast się od nich odwracam. W ogóle zobaczcie, nasz Kościół jest Kościołem prawdy. Jesteśmy fanami prawdy. Ale to nie może być prawda wyświechtana. Wiecie, w ogóle kiedy ty rozumiesz to, że ty z Chrystusem jesteś zjednoczony, do przodu świadectwa trzeba opowiadać. O swoim życiu wzrostowym.
o swoim życiu wzrostowym. Ja poprzez cały czas, kiedy spotykam się z moim Bogiem, ja przez cały czas słyszę rzeczy najwięcej na mój temat. Do przodu dalej. Dalej napieraj do przodu. To masz niezałatwione, to masz niezałatwione. Rozumiecie? Kiedy ja się spotykam z Jezusem, On mi nie pokazuje innego życia. On przede wszystkim rysuje perspektywę mojego życia. Ja oglądam siebie. Ja siebie oglądam. Ja siebie widzę. Rozumiecie? To jest bardzo ważny temat. Będzie pokuszenie, abyśmy tu wychodzili, czytali Biblię i się nauczali. My jesteśmy nauczeni wszystkiego jak nikt. Jak nikt. Cała prawda, cała doktryna, wszystko zostało złożone. Rozumiecie? Teraz trzeba wychodzić i o czym trzeba mówić? Co te rzeczy zrobiły w moim życiu? Jak wzrasta pułap prawdy w moim życiu? Rozumiecie? Jak wzrasta pułap prawdy w moim życiu? Kiedy byliśmy na tym spotkaniu pastorów, pewien człowiek zadał mi takie pytanie. Jak sobie radzicie ze stresem? Ja mówię, zgodziliśmy się na apostolstwo, więc radzimy sobie ze stresem, tak? Uznaliśmy, że jesteśmy szmatami do wydzielania podłogi, więc radzimy sobie ze stresem, rozumiecie? Bóg nigdy nie będzie na ciebie naciskał. Kiedy będziesz się z Nim spotykał personalnie, będziesz coraz bliższy oryginałowi. Każdy z nas potrzebuje rozpoznać swoje osobiste powołanie. Wiesz, kiedy twoim celem było dojście do liderstwa i uważasz, że to jest koniec, to jest jedna z największych pomyłek. W tym kościele to nie jest cel, żeby dojść do liderstwa i się zatrzymać. Rozumiecie? No to tak nie działa. A jeśli jesteś liderem, to masz pierwszy świecić przykładem mówienia o sobie. Ja wiem, że to nie jest przyjemne. Rozumiecie? Ale kiedy zgodziliśmy się, bo zobaczcie, bardzo dużo mówimy na temat prawdy. Mega dużo mówimy na temat prawdy, ale ta prawda to nie może być informacja wyświechtana. Teraz pewna siostra do mnie zadzwoniła i mówi, słuchaj, czy ja jednak mogę być w tamtym kościele? Jak ty uważasz? Ja nie posłuchaj. Tam w ogóle, tam nie będzie przebudzenia. Rozumiesz? Ty, tam cię nikt nie porani. Ty tam sobie pójdziesz z nimi na ognisko, upieczesz sobie kiełbaskę, upieczesz sobie ziemniaczki, tak? Ale ty tam reformacji nie zrobisz, na miłość boską. Mówię, dawaj, mówię, sprzedawaj tą działkę i dawaj do nas. Rozumiecie? Nie mam skrupułów, żeby mówić takie rzeczy. W ogóle dla mnie prawda jest naprawdę, dla mnie prawda jest czymś takim, co definiuje moje życie. Ja nie mówię inaczej i nie żyję inaczej. Słyszeliście to, jak rozmawiałam z moim synem. Bo to też, wiecie, musimy rozpoznać takie rzeczy. Czy do mnie przychodzi humanizm? Czy do mnie przychodzi religia? Oczywiście, że przychodzi. Każdego dnia puka do mojego życia grzech. Tak? I tylko jest pytanie, czy on się jakoś ma zaczepić? Czy jest tam w ogóle coś takiego, że się może zaczepić? No jeśli jest, to się zaczepi. Pomimo, że powiesz, grzech nade mną nie panuje. Jeśli masz jakąś lewiznę w twoim życiu, to niestety przylepi się. Jak wiecie, nasz syn jeszcze nie jest w Chrystusie. Postanowiliśmy dać sabat na służbę. I Wiktor do mnie mówi tak. Jak to? Na służbę. A kto to jest Daniel? Ja mówię, no mój brat w Chrystusie. Mój brat w Chrystusie. Jak ja chciałem jeździć sabem, to nie mogę. Ja mówię, nie jesteś w Chrystusie. Nie mówię, że jest mi łatwo. To jest mój syn. Ale ja muszę to poniżyć. Ja nie mogę inaczej stać za kazalnicą i nauczać, a co innego mówić w moim domu. Rozumiecie? I on zobaczył, że ja to mówię śmiertelnie poważnie. Śmiertelnie poważnie. I ktoś powie, to takie niemiłe, ale prawdziwe. Niemiłe, ale prawdziwe. Prawda nie jest miła. Prawda nie jest miła. Kiedy demony z ciebie wychodzą, to nie jest miłe. Żygać się chce, drapie w gardle. Rozumiecie? Zadaj w ogóle Bogu pytanie, w ogóle, czy jestem zdemonizowany. Zacznij nazywać, jeśli widzisz, że masz nieustające problemy. Kupę razy ktoś się o ciebie modlił i wciąż masz nawracające te same problemy. To masz problemy demoniczne.
Coś wam powiem o sobie. Jeszcze dosyć niedawno jechałam samochodem i byłam uwalniana od ducha złości, ponieważ złościłam się na mojego syna. Bardzo złościłam się na Wiktora. W ogóle śmieci. Wiecie, w ogóle mam w pokoju poustawianych kupę pojemników od pizzy, tam talerze, sztućce, skarpetki, w tym wszystkim kot, pełno sierści. Ja wie, kurczę, jeszcze kuweta i kupa tu jeszcze tylko brakuje, rozumiecie? Często jest tak, że w ogóle sztućce wywala z tymi pojemnikami i w ogóle nie segreguje nawet tego. Rozumiecie? Łóżka nie ścieli, okna nie otwiera. Rolet mnie podciąga, w ogóle mówię, nawet okna płaczą. Mówię, co ty tu robisz, chłopie? I tak raz po razie, w ogóle rozumiecie? Zaczynam na niego podnosić głos i kto, w ogóle i w pewnym momencie ja już wiem, że w ogóle przylgnęła do mnie złość. Przylgnęła do mnie złość. Do pastora kościoła przylgnęła złość. Ja się tego nie wstydzę. Pamiętajcie, wytyczamy nowy kierunek. Nowy kierunek. Wytyczamy nowy trend bezpiecznych ludzi. Ja czuję się tak bezpieczna. Rozumiecie? Ja nie wiem, co ja jeszcze zrobię. Stąd mam w ogóle taką... Taki mam luz, żeby o tych rzeczach mówić. I jadę sobie samochodem i słucham Dereka Prince'a. I w ogóle wiem, że ta złość nade mną panuje. Więc nazywam owego ducha po imieniu. Mówię, wlocha w imieniu Jezusa! Duchu złości. Natychmiast mordka Agatki się otwiera tak. Łzy mi lecą strasznie. Muszę zjechać w ogóle na pobocze. Rozumiecie? Bo tak ziewam i tak płaczę. I jak to się nazywa? Uwolnienie od demonów. Czemu ja to wszystko robię? Bo chcę, żebyście robili to samo. Bo chcę, żebyście mieli tak samo. Jestem fanem wyzerowania swojego życia. My musimy cały czas zerować nasze życie do pułapu prawdy i prawdziwej Chrystusowości. Nie zasłaniajmy się Biblią i Jezusem. Ja czytam Biblię i znam Jezusa. Rozumiecie? I potrafię rozpoznać różne rzeczy. I mam wgląd w duchową rzeczywistość. Ale znacie mnie, że kiedy wychodzę i mówię, to mówię przede wszystkim o sobie. Udostępniam wam swoje życie wzrostowe. I tak ma być u nas, w tym kościele. Jak ci się to nie podoba, no to przepraszam. Potrzebujemy się tak kochać. Ja tak was kocham. I wy też tak mnie kochajcie. Złożenie swojego świadectwa o nowym narodzeniu to jest początek. To jest po prostu początek. Zobaczcie, tyle razy uwalnialiśmy was od demonów. Nikt nie składa świadectwa. Wiecie, co to w ogóle znaczy, kiedy będziemy wychodzić i kiedy będziemy składać świadectwo? Z wyjściu z warowni, z uwolnień od demonów, z mówienia o tym, że zerujemy nasze życie. Wiecie, co to wzbudzi? To wzbudzi, że ludzie będą do nas walić drzwiami i oknami, ponieważ ludzie mają dosyć systemu, a w tym kościele systemu nigdy nie będzie. Rozumiecie? Nigdy. Ja w ogóle nie mam zgody na system. Nie mam na to zgody. Kiedyś byłam lśnięta takimi rzeczami. I dla mnie, moja osobista modlitwa przed Bogiem, nie chcę tak. I Kościół, który będziemy prowadzić, chcę, aby on był innym Kościołem. Chcę, aby tętnił życiem. Aby każdy miał taki pułap bezpieczeństwa w swoim życiu, że jak wyjdzie i będzie mówił swoje świadectwo, to nie będzie miał potem leżaków. Rozumiecie? My tak możemy chodzić przed Bogiem. Tak możemy w ogóle... Rozumiecie? To znaczy, że Chrystus zamieszkał w nas. To znaczy, że On zamieszkał we mnie. Ja nie drżę przed karą, ponieważ On mnie zaakceptował. A jak mnie... Często mówimy, wiesz, ja tam cię zaakceptował, Pan, Panu, nie chorób, to czego się wstydzisz? No ja się nie wstydzę. Byłam zdemonizowana i poraniona. I do każdej rany w moim życiu musiałam wpuścić Jezusa. Mówiłam wam dzisiaj podczas uwielbienia, że musiałam pójść do mojego taty i musiałam z moim tatą porozmawiać na temat tego, że traktował mnie ciemnością. I kiedy w pewnym momencie wiedziałam, że przychodzi ten czas, że muszę pójść i muszę osobiście z nim porozmawiać, a w ogóle wiecie, temat zgaszania światła był w domu bardzo trudny. Tata wykręca korki, gasi światło i temat jest w ogóle trudny, tak?
we mnie w ogóle są, wiecie, ogromne rany, lęki i tak dalej. Ale pewnego dnia, kiedy Duch Święty do mnie mówi tak, nie przejdziesz dalej, nie pójdziesz dalej, musisz załatwić ten temat. Ja wiem, jak to nie pójdę dalej, przecież Chrystus mieszka we mnie. Ale Chrystus czeka, tak jak w tej wizji. Dopóki śpiewaliśmy i nie modliliśmy się, to Jezus siedział sobie w karciach. A jak nazwaliśmy pewne rzeczy po imieniu, to Bóg może działać. On zawsze będzie działał tak, jak ty będziesz z nim rozmawiał. I idę sobie do mojego taty. Mój tata sobie kroi tam chlebek, robi sobie kanapkę. Światełko ma włączone w tym pomieszczeniu, w którym sobie robi kanapkę. I ja nagle, niechcący, zgasiłam światło. I w ogóle on... wiecie, podnosi na mnie głos tak jak zawsze. Nie będę przeklinać, bo ja mam przeklinał. I w ogóle, a ja wiecie co robię? A ja tę przełączniczkę jeszcze specjalnie. W ogóle włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć. Wiecie, sprawdzam w kryzysie moją wolność. Kryzys pokazuje twój prawdziwy stan. I ja sobie w ogóle stoję. Pyk, 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 włączone, wyłączone, włączone, wyłączone. Podchodzę do niego, mówię. Nie boję się ciebie. Nie boję się ciebie. Nie boję się ciebie. W ogóle twój podniesiony głos nie działa na mnie. Nie skacze mi ciśnienie. Nie chcę uciec z domu. Rozumiecie? Zaznaczam, że byłam już w służbie. Dlatego mówię, nie zakrywajmy się służbą. Twoja służba będzie tak głęboka i tak prawdziwa, jak tak głęboki i tak prawdziwy będziesz ty. Nie przeskoczymy mili tego tematu. Twoja służba będzie taka, jak będziesz głęboki ty i jak prawdziwy będziesz ty. Rozumiecie? Nie spychajmy trudnych rzeczy. Nie spychajmy tych rzeczy. Jest tak zwana spychologia. Ja po prostu, jak byliśmy na tym spotkaniu, mówię, Boże, co za zajawka, że wychodzi przywódca Kościoła i w ogóle mówi, Bóg jest dobry, amen. Bóg jest dobry, amen. Jego łaska trwa na wieki, amen. Ona się nigdy nie kończy, amen. To jest masakra. Tutaj nigdy nie będzie. Amen. Rozumiecie? Powiem po francusku. Po polsku to znaczy gówno, gówno, gówno. Tu, żeby ktoś miał wyśpieć gówno i to będzie ku uwolnieniu, to niech będzie tak. To z filmu. Rozumiecie? Jest wielka różnica między życiem a religią. Tak jak między praktyką i teorią. Praktyka i teoria, tak, to są w ogóle dwie różne rzeczy. Tak jak powiedział Przemek. Wiedza i doznanie. Mamy o tym Bogu wiedzieć, a potem pędzić o doznanie. Wiem już twój tekst źródłowy, że jeśli poznam ciebie jako Pana i Zbawiciela i poznam ciebie tak, jak powiada Pismo, z wnętrza mojego popłyną rzeki wody żywej, nie ma takiej opcji, żeby ktoś nie chciał się do mnie podłączyć. Więc jeśli mówię, że poznałam Jego, ale z wnętrza mojego nie płyną rzeki wody żywej, nikt nie jest do mojego życia podłączony, nikogo nie karmię, to biorę to na warsztat. Biorę to na warsztat. Wiecie, w ogóle Bóg jest mega logiczny. Ludzie to w ogóle uważają, ludzie zrobili w ogóle z duchowości taką enigmatyczną duchowość. Wiecie, a to się w ogóle wszystko jedno z drugim zazębia. Tak? Jeśli nie weźmiemy ran na warsztat, tak? Nie ma takiej opcji, aby pójść dalej. Byliśmy z Arturem teraz na siłowni, chodzimy na siłownię do mojego wujka, on jest mistrzem świata. Wiecie, biegaliśmy sobie razem na steperku i opowiedział nam taką historię, że wiecie, ja na swojej stronie umieściłam to świadectwo i to w ogóle bardzo dotknęło. Powiedział nam coś na temat zmartwienia, aczkolwiek on to powiedział normalnie, bo wiecie, on jest niewierzący, my generalnie dostaliśmy objawienie. Ma mistrza świata i był taki moment, że nie brał udziału w zawodach europejskich, tak? Mistrzostw, tak. I startował w ogóle do tych zawodów i okazuje się, że w ogóle jest dobrze przygotowany, w ogóle wyćwiczony, dobrze waży, w ogóle siły ma, jak niedźwiedź.
I okazuje się, że w ogóle jedzie na te zawody i dostaje informację, że zwolnili go z pracy. Wiecie, co się wydarzyło? Tak się zmartwił przez noc, że schudł 7 kg. I niestety, ale nie mógł wystąpić w zawodach. Nie mógł wystąpić w zawodach. Ja teraz doświadczyłam tego samego. Byliśmy na tym pierniczonym religijnym spotkaniu i wiecie, w ogóle trzy osoby, w ogóle będące jakimiś autorytetami, powiedziały do mnie, że głucha. Głucha będziesz od tej perkusji! Tak grać nie można i tak dalej. I teraz zobaczcie, ja w ogóle wszystko wiem. Powinnam w porę wziąć autorytet i w ogóle przekroć te wszystkie słowa. Wiecie, ja w ogóle nie zrobiłam tego. Powiedzieli do mnie, że ja ogłuchnę. Wiecie, ja w sercu pomyślałam, nie ogłuchnę, ale nie wyznałam ustami w ogóle, nie rozproszyłam tego. To na mnie usiadło, duchowy był na mnie usiadł. I kiedy w środę przyjeżdżamy tutaj na modlitwę, ja w ogóle siadam za tą perkusję, denerwuje mnie perkusja. Tak mnie denerwuje perkusja, gwiżdżę mnie w uszach i w ogóle mówię szok. I wiecie, w ogóle natychmiast objawienie. W ogóle usiadł na ciebie duchowy pył. Zaznaczam, na który się zgodziłaś. Nie nazywaj tego inaczej. Przyznaj się, bo to jest błąd. Błąd, bo w ogóle wiecie, jak Duch Święty mówi do nas, tak? I jest jakaś lewizna, to trzeba się przyznać do błędu. To jest po prostu błąd. Nie nazywam tego inaczej. Tak, wiedząc już tyle, nie zrobiłam z tym porządku. Powiedzieli do mnie, że ogłuchnę, a ja w ogóle wiecie, przeszłam do porządku dziennego. I się okazuje, że siadam, tak? I mam taką jazdę. I teraz zobaczcie, nie dziwmy się. Nie dziwmy się. My mamy mieć kulturę, tak? Czy w ogóle od demonizowywania się, tak? Brania autorytetu nad rzeczami, które w naszym życiu nie działają. I teraz tak, ty wiesz, co w twoim życiu nie działa. Rozumiecie? My jako Kościół musimy przejść pewien przełom. My jeszcze nie mamy tego. My musimy przejść pewną granicę. Ta granica to jest taka, że wy będziecie walić do tego mikrofonu, aby opowiadać świadectwa o wolności. To jest przebudzenie. Ja marzę o tym, aby mówili o nas w telewizji, że oni znali swojego Boga. My już byliśmy w telewizji. Zrób w ogóle, zrób robotę ze swojego życia. Zrób robotę ze swojego życia. Przecież nie ukrywa się światła. Kiedyś Artur wąchał klej. I w ogóle wchodzę do piwnicy, a on udaje, że jest ślepy. Wiecie, był na wąchaniu poza prenem, ja wchodzę, jest przekonany, że nie widzi. A ja pik, ja mam nakręcona na światło. Wiesz, ja mówię, pik, światło niech się stanie. A on mówi, o, widzę. Ja mówię, ty, nawąchałeś się kleju, zgasiłeś światło. Wiesz, w ogóle widzisz, nawąchany jesteś po prostu. Jeśli uważasz, że nie masz nic do zmiany, że jesteś niezdemonizowany, na przykład, i zrób coś dla mnie, zacznij Boga o to pytać. Zacznij z Bogiem rozmawiać na temat pewnych rzeczy. Wiecie, w ogóle chrześcijanie są mistrzami od tego, aby robić tak zwaną spychologię w swoim życiu. Spychologia! To jest w ogóle coś, co towarzyszy liderom, przywódcom. Wiecie, kiedy na przykład widzę przywódcę, który jest jakiś taki bezemocjonalny, ja mówię w ogóle zraniony. Zraniony jakiś Jureczek malutki, w ogóle wiesz, może miał emocjonalną mamę, nigdy nie zajrzał w ogóle do tego tematu. Rozumiecie? I teraz stoi jakiś taki w ogóle, wiesz, posmagany w ogóle, wiesz, diabłem. My musimy w ogóle temat. Często to jest tak, że trzeba tego malutkiego ciciusia w sobie uzdrowić. W podświadomości siedzi też malutki, poraniony jakiś dziulek. Rozumiecie? Ponieważ rany są z dzieciństwa. Zobaczcie, ile osób z was wyszło dzisiaj do modlitwy. Jak modliliśmy się, tak? O zranienia i tego typu rzeczy. Tak naprawdę kiedyś wam opowiadałam, że twoja każda rana może stać się zabliźnionym miejscem, na którym diabeł się będzie mógł ślizgać. Wiesz, w ogóle on się nie przylepi w ogóle do tego. Nie przylepi się. Wiecie. Błagam was. Kochajmy się w taki sposób. Mówmy o sobie. Usłyszałam to od Boga raz, a powtarzam to drugi raz. Mówmy o sobie. Wychodźmy jak fanatycy prawdy. Tak? Ponieważ kiedy będziesz mówił o sobie, to musisz wiedzieć, że pułap bezpieczeństwa, to znaczy, że pułap bezpieczeństwa w tobie rośnie. A kiedy wychodzimy i opowiadamy jakieś teologiczne rzeczy, to znaczy, że dalej się boimy. Ponieważ boimy się stracić twarzy. Wstydzimy się upublicznić naszego życia. To się inaczej nie nazywa jak lęk. To się nie nazywa
inaczej. To się nazywa po prostu lęk. Nie chowajmy się za Biblią i za Jezusem. Wiecie, Jezus jest doskonały. Tak? A my potrzebujemy się uświęcać i potrzebujemy upubliczniać nasze życie. To jest mega ważny temat. Przyjaciele, zostawiam was i liczę, że w przyszłej niedzieli będziecie jak wariaci biegli do mikrofonów i będziecie składali świadectwa ze swoich uwolnień. Wiecie, zobaczcie, w ogóle materiał jest taki, że tak powiem, źródłowy złożony, że aż wstyd w ogóle, żeby świadectw nie było. Rozumiecie? Takie źródło jest złożone, tak? Że tylko na tym trzeba w ogóle pracować teraz i wychodzić i składać świadectwa. To jest to. My niczym innym nie ruszymy tego świata. Niczym innym. Ty ruszysz. Ty jako oryginał. Coś wam jeszcze powiem. Kończyłam w swoim życiu szkołę liderów i pastorów. I w ogóle mam zapisanych bardzo dużo zeszytów z informacjami. Nawet z informacjami po języku aramejskim. Mogłabym przed wami tutaj odgrywać szopki. Mogłabym wam wypalić takie kazanie na temat uwielbienia. Rozumiecie? Nie robię tego. Ponieważ w ogóle, wiecie co ja teraz robię? Te informacje weszły we mnie, a ja prezentuję życie. Te informacje po aramejsku weszły we mnie, a ja prezentuję życie. Amen. 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 Kochani, wiecie, to co mówi Agata, jest bardzo praktyczne i potrzebne na teraz. Tym musimy zacząć poruszać środowisko, które jest wokół nas. Róbcie to, planujcie, piszcie do internetu. Nagrywajcie personalnie, w każdym telefonie jest kamera, tak? Bierzesz kamerę, rozumiecie? Nawet ostatnio Benny Hinn odkrył, że ma kamerę w telefonie. Pierwszy raz usiadł jako pasażer za kierownicą i wziął się, zawsze on wiecie jak Benny Hinn, splendor, w ogóle wszystko, potężne chóry, a teraz wziął, usiadł w samochodzie i wziął sobie kamerę. Czy wy w ogóle wiecie, że to, że my zaczęliśmy nagrywać cały czas i dawać do internetu, że wiecie, to w ogóle uruchomiło? Zaczęli w Polsce to ludzie robić. Do tej pory nikt tego nie robi. Ty. 4 lata temu wchodziłeś do internetu i tam były w ogóle uwielbienia, to nikt nie pokazywał w tym kraju. Czasem pokazały się jakieś takie, rozumiesz, dziwaczne rzeczy rządowe w Duchu Świętym. Bo oni byli najodważniejsi ze wszystkich w ogóle ludzi w tym kraju. Tak samo, jeżeli chodzi o ewangelizację. To jest najciekawsze. Wiecie? Ale uwielbienie zaczęliśmy prezentować. Potem zaczęliśmy dawać masowo w ogóle informacje różnego rodzaju, proroctwa. Tego nikt nie robi, bo wszyscy trzęśli gaciami. Czy to od Pana? A może nie od Pana? A może to nie jest słowo wiedzy? A może to mój pomysł? Rozumiesz, o co chodzi? Jest czas zalania świata informacją o tym, co Chrystus zrobił w twoim życiu. I coś ci powiem. Wiele rzeczy może skrzanić. Może jeszcze nie jesteś w tym dobry. Ale jak nie zaczniesz próbować, jak na własnych plecach nie odbierzesz razów, to się tego kurczę nie nauczysz. Rozumiesz? To jest Pana. Dzisiejsze spotkanie. Ojcze, my wyższamy Ciebie. Ojcze, my jesteśmy dzisiaj w miejscu, że idziemy dalej, robimy krok do przodu. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że jesteśmy światłem i światła się nie ukrywa. Ojcze, to, co mówiono nam na ucho, będziemy głosić na dachach. Ojcze, Ty to do nas powiedziałeś i my to przyjęliśmy. Duchu Święty, jesteśmy solą tej ziemi. Duchu Święty, gdziekolwiek będzie stawała nasza noga, to wszyscy będą wokół widzieć, że jesteśmy solą tej ziemi. I nie dlatego, że tak sobie ustaliliśmy, ale dlatego, że Ty jesteś w nas. Ty jesteś tym, który nas powołał do tego, byśmy byli tą solą. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Przyjmujemy od Ciebie kolejne dawki wolności, kolejne dawki mocy i robimy kolejny krok do przodu w imieniu Jezusa. Amen.